Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jest to botanik, doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, popularyzator przyrody i działacz na rzecz jej ochrony. Znany głównie z publikacji na temat dzikich roślin jadalnych. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim ekologię roślin i etnobotanikę, z czym wiążą się również jego zainteresowania na co dzień. W swoim gospodarstwie prowadzi eksperymenty ekologiczne i propaguje ideę dzikiego ogrodu. Naukowo zajmuje się uporządkowaniem archiwalnych danych. Jest m.in. twórcą nowego polskiego pisma Etnobiologia Polska. Zapraszam, pan Łukasz Łuczaj. Chciałem trochę, ten temat dzikich roślin jadalnych jest bardzo w tej chwili nośny. Chciałem może powiedzieć trochę o zarówno tych aspektach historycznych, jak się dzika kuchnia, jak to używanie dzikich roślin się zmieniało w czasie, jak się zmieniało w czasie od dawnych czasów do współczesności, ale także chciałem pokazać, jak to jest w innych krajach. Sam zacząłem swoją przygodę od takiego praktycznego użytkowania dzikich roślin. Potem przeszedłem w badania archiwalne, grzebanie w starych archiwach polskich, a potem wyszedłem w świat, zacząłem prowadzić badania terenowe, żeby naocznie zobaczyć i miałem okazję brać udział w kilku ekspedycjach w Chinach, w Tybecie, w Gruzji, Chorwacji, Hercegowinie, Rumunii, Laosie i Korei. Takie główne kraje, gdzie miałem najwięcej szans do pracy. Ale zacząłem jako dziwak, zacząłem jako człowiek, który rzucił swój po doktoracie swoją pracę na uczelni. Zamieszkałem na wsi na Podkarpaciu i próbowałem żyć jak pierwotni ludzie, to jest zdjęcie z 1997 roku. Próbowałem mieszkać w takich szałasach nawet, różne tam dziwne zwierzęta i rośliny jeść. I to mi dało takie poczucie bezpieczeństwa, wiedzy, co ja mogę jeść, co nie jeść. Bardzo taką wiedzę konkretną i namacalną, a nie tylko wiedzę książkową. Potem oczywiście z tego powstały warsztaty, które do tej pory prowadzę. Taka kuchnia fusion, trochę też składników spożywczych, jak mamy pomarańcze nawet z dzikimi roślinami, tutaj orlice, owoce wiązu, ogonki liściowe łupiany na przykład. Potem oczywiście książki. Chciałem trochę powiedzieć o tym potencjale polskim, który mamy w naszym kraju. W tradycji etnograficznej, w tym co udało się zanotować, używano w Polsce około 160 gatunków roślin, no około 3000 gatunków flory, no to jest dosłownie kilka procent. Polska jest krajem, gdzie te tradycje użytkowania roślin są dosyć nikłe, trzeba to rozczarować. Zauważył to już profesor Moszyński, który napisał w jednej ze swoich książek niezwykłe ubóstwo ludowego zbieractwa roślinnego Polski i zachodniej Rusi, wyjaskrawi się jednak i należycie uwypukli dopiero wtedy, gdy je porównamy ze stosunkowo znacznym bogactwem dzikich płodów roślinnych we wspomnianych krajach. I tu cytuję Hercegowinę, gdzie cytował pracę niejakiego Churchicia z 1914 roku, który podał, że właśnie tamtejsi rybacy przyrządzają około 20 gatunków dzikich warzyw na co dzień. Mnie to tak zafascynowało, że potem nawet dokładnie w stulecie pracy z Churchicia wróciłem do tej samej wioski w Hercegowinie i zrobiłem wywiady z ludźmi, żeby porównać to, co jedzą teraz, a to, co jedli w Hercegowinie 100 lat wcześniej. Jest też także takie powiedzenie słowackie: Niemcom zelina, Madziarom slanina, a Słowakom kasza z mlekom. Czyli Niemcom zielenina, słonina dla Madziarów, a Słowakom kasza z mlekiem. I to podsumowuje te tendencje Słowian, to właśnie jedzenia nabiału, jedzenia pieczywa, a to widać potem po tych potrawach regionalnych, często właśnie serwowanych na festynach. Polacy i Słowianie w ogóle też uwielbiają owoce i ja po tych właśnie kilku latach
przeszukiwania archiwów, zrobiłem bazę danych tego, co w Polsce jadano. No i tutaj jest pierwsza liga, tych kilka najczęściej używanych owoców w polskiej kuchni ludowej, to właśnie borówka czarna, brusznica, poziomka, to takie banały. Rzadziej używane, też pewnie Państwo znacie, z tych, które tutaj pokazuje ciekawostka, to borówka bakienna, inaczej pijanica albo łuchynia. Gatunek rosnący na torfowiskach wysokich, takich przejściowych, wilgotnych borach. Tutaj być może koło Urbaczowa nawet rośnie. Wiem, że koło Stalowej Woli, gdzieś tam koło Niska. Gatunek, który jak wiemy na surowo, to czasem daje efekt upojenia. Nie wiadomo dlaczego dokładnie, czy to są grzyby, czy jakieś tam pyłki z bagna zwyczajnego, które rośnie koło niego. Ale czasem jak wiemy, sam tego doświadczyłem kiedyś. Upoiłem się kiedyś pijanicą w Puszczy Gnieszyńskiej. Natomiast po ugotowaniu, usmażeniu ona jest niegroźna i można z niej robić wspaniałe przetwory. I to jest nisza dla różnych lokalnych tradycji, bo w niektórych częściach Polski pijanice dawniej jadano. W Lubelskim na przykład była bardzo powszechnie jadana i nawet robiono w Lubelskim wino i różne przetwory z pijanic. Jeszcze rzadziej jadane gatunki, nawet w Polsce jadano dziki agres w Bieszczadach, czy na przykład przetwory z kaliny powszechne tutaj na ścianie wschodniej, a teraz zapomniane. Dzieci dawniej jadały czeremkę zwyczajną, powszechnie, to jest niegroźny owoc, jadalny, smaczny, a ludzie się go teraz boją jeść, a kiedyś dzieci na Podkarpaciu powszechnie czeremkę jadały. Są oczywiście owoce, których nie ma w polskiej tradycji ludowej, ale występują w Polsce, na przykład inne gatunki jarząbku, nie tylko jarzębina. Tu są liście właśnie paru, na przykład tu mamy jarząb rekinia, tu mamy jarząb szwedzki, jarząb mączny, które są bardzo rzadkie, ale też teoretycznie są smaczniejsze niż jarzębina, a w naszej kulturze nie występują kulinarnej. Gatunek obcy inwazyjny, czeremka amerykańska. Najlepszy gatunek na nalewki w ogóle w Polsce, nie ma lepszego. Wez koralowy, też jadalny po zagotowaniu, a nikt go w Polsce nie zbierał. Jadali go jedynie Indianie kanadyjscy. A w Chinach wez koralowy podaje się w restauracji, zbiera się młode liście, smaży się. Taką ciekawą domeną dawnej kuchni były przekąski dziecięce. Dzieci czy pastuszkowie, jak pasali bydło, to właśnie zjadali przeróżne młode pędy właśnie tataraku, szczaw, przypółki skrzypu, młode pędy sosny, a nawet kłącza paprotki zwyczajne, które mają słodki smak. Skąd wiemy o tym wszystkim? Z kilku źródeł. Jednym z najciekawszych jest ankieta profesora Rostafińskiego z roku 83 XIX wieku, która była opublikowana w 60 czasopismach polskich, trzech zaborów. Dostał na nią kilkaset odpowiedzi, głównie od ziemian, uczonych, farmaceutów. Ankietę tę znaleziono w śmietniku na Ujocie, na strychu w budynku Instytutu Botaniki w latach 80. To jest przykład listu pani Janiny Łozińskiej z Potoka koło Krosna, która opisywała zwyczaje ziemian podkrośmieńskich. I tu właśnie pisze, było pytanie o zieleniny. Pytań było 70 aż, bardzo dokładna ankieta. Pytanie 23 było o zieleniny na Przedówku i ona pisze, z nadejściem wiosny zbiera tu lud na zupę, którą zowią pachano, pokrzywy, lebiodę, barszczynice, pewnie odmiana, inna nazwa barszczu i tak dalej. Takich listów oczywiście mamy bardzo dużo i Podkarpacie jest bardzo dobrze zrobione akurat w tej ankiecie. Tu mamy list farmaceuty z Biecza, Wilhelma Fuska, który podaje nazwy łacińskie nawet. Z nadejściem wiosny lud zbiera na pokarm urtica dioica, pokrzywa, henopodium album, lebioda, a w czasie głodu brassica synapistum, to jest gorczyca dzika, convolvulus arvensis, powój, symfytum, czyli żywokost i tak dalej, i tak dalej. Osty też. Kolejne źródło to jest niesamowita, bardzo dokładna ankieta Polskiego Atlasu Etnograficznego z roku 1948 pod redakcją profesora Józefa Gajka, gdzie były bardzo dokładne kwestionariusze. Mamy z 200 miejscowości w Polsce dane, z Podkarpacia też z kilkudziesięciu aż. I mamy też okazy ziernikowe. To jest na przykład opis używania chabra bławatka na lemoniadę, gdzie jest, nie pamiętam skąd nawet, chyba z Lubelszczyzny właśnie, gdzie jest
nazwa ludowa Modrok, gdzie zebrano, co się zbiera, czasem przepisy są dokładnie na daną potrawę. Bardzo ciekawe dane. To jest jedyny kraj na świecie. Nie ma drugiego kraju. Troszkę może Estonia i Węgry mają podobne dane, ale nie tak dokładne. My jesteśmy najlepiej udokumentowanym etnobotanicznie krajem świata, jeśli chodzi o zagęszczenie danych. Potem w latach 60. Biuro Polskiego Atlasu Etnograficznego powtórzyło pewne badania etnobotaniczne. W sieci wybrano 330 umiarkowanie zacofanych miejscowości w całej Polsce w sieci w odległości około 30 km. Na przykład wybrano Komańcze, tutaj Jasionka, Łęki Strzyżowskie, Czarna, Łąka koło Rzeszowa i tak dalej. Tutaj jest coś tutaj koło Państwa? Nie wiem, gdzie jestem teraz. Zapałka, Maziły, Zawady, Wólka, Ładniska, Wiszniu, Żurawnica. Były duże umiarkowanie zacofane miejscowości. Tam przeprowadzono bardzo dokładną kwerendę kultury materialnej, stoi kilkadziesiąt stron, między innymi o użytkowanie roślin, ale także potem demonologię. Mam jeszcze niepublikowane bardzo dokładne opisy lokalnych demonów, wróżek, ustałek i tak dalej. Tak wyglądał właśnie ten zeszyt pytań. W wyniku tego część tych badań opublikowano, między innymi to są na przykład wyniki, jakie liście podkłada się pod chleb w różnych częściach Polski. I tu mamy, to zakreskowane to jest tatarak, zresztą on przechodzi do Litwy na Białoruś potem. Lubelszczyzna, tu mamy takie zielone kwadraciki, to jest dąb. Tutaj mamy trójkąciki też, to jest klon, nie pamiętam, nie widzę dokładnie, ale mój klon i klon Jawor i dąb. Ta linia taka przerywana to jest zasięg zwarty częstego podkładania chrzanu pod chleb. Czerwony to jest też podkładanie chrzanu, a czarny podkładanie liści kapusty. To są niezwykle ciekawe dane dotyczące właśnie naszej kultury kulinarnej. I bardzo zachęcam ludzi, kiedy mówią, co jest tradycją, żeby sięgali do takich dokładnych danych, a nie tylko wymyślali, że coś tam no, jest tradycją, a się okazuje, że to jest jadane gdzieś tam 300 km dalej dopiero. Niezwykle ciekawą i tajemniczą rośliną w polskiej kulturze kulinarnej jest manna. Manna to jest trawa rosnąca na mokrych miejscach w rodzaju gliceria. Kilka gatunków, głównie gliceria fluidans, manna jadalna, która była w Polsce zbierana jak zboże. Robiono z niej chleb, robiono z niej zupy. Zupełnie jej zapomniano. Zbiera się ją bardzo ciężko. Może dlatego właśnie jest mało wydajna i droga. Nikt teraz tego nie robi. Mi się udało raz zebrać i przyrządzić, ale potem drugi raz już nie chciałem. I też były pytania zawsze w tych ankietach o mannę. Mi się udało z grupą badaczy zrobić monografię użytkowania tego zboża w Polsce. Tutaj w tym zespole badawczym jest pani profesor, obecnie pani doktor habilitowana Miller-Bienik z Krakowa, która dała dane archeobotaniczne, pan profesor Dumanowski, który jest historykiem kuchni polskiej i profesor Keller, który zajmuje się na UJ-cie właśnie Rostafińskim. I myśmy do kupy zebrali te dane wszystkie. To są ziarenka manny. Manna występuje nawet w tych sielankach, w wierszach, w przepisach różnych. Tu jest właśnie jakaś fraszka. Ci bujnie łąki koszą i grabią siana, manny w przetach zbierają. Ci zachodząc wszędzie, z cichych wód różne rybki smykają na wędy. To jest początek XIX wieku. Powstał z tego artykuł jeszcze nie tłumaczony na polski. Przymierzam się, żeby to na polski przetłumaczyć wreszcie. Dotarłem nawet do rachunków króla Władysława Jagiełły łacińskich, gdzie także występuje manna i nawet udało mi się tutaj poprzeliczać ceny manny na jakieś tam różne jednostki. To jest skomplikowane, nie będę w to teraz wchodził, ale była bardzo droga. Mannę także oddawano w daninach, zwykle taką jedną kwartę, jeden taki garnit, jakiś chłop musiał, rodzina musiała manny chłopu panu oddać. I było to głównie pożywienie panów. Trudne do zbierania, powolne, symbol statusu. Więc panowie zmuszali chłopów do zbierania manny. Nazwa miejscowości Mielec pochodzi właśnie od manny, bo to była jedna z nazw manny. I właśnie okolice Mielca Dąbrowy Tarnowskiej słynęły z handlu manną, podobnie jak Warszawa. Jeszcze u Rostafińskiego pojawia się opis jakaś miejscówka, gdzie można we wsi Milanów kupić mannę niedrogo.
Ceny z XIX wieku manny to były kilka razy cena pszenicy. Kilka razy droższe niż cena pszenicy, zbliżone do ceny dobrej wieprzowiny za kilogram. Też mi się udało poprzeliczać te wszystkie jednostki z poszczególnych zaborów. To jest zasięg użytkowania manny w XIX wieku, te miejsca białe, gdzie wymarło użytkowanie. Czy dawniej zbierana, a tutaj te czarne i połowa XIX wieku, XX wieku, gdzie już było mniej tych informacji o pamięci użytkowania manny. Niesamowite dziedzictwo, właściwie mannę poza Polską zbierano tylko w okolicach Frankfurtu nad Odrą oraz w Danii i w jakimś miejscu na Węgrzech. Także takie bardzo polskie zboże, a zupełnie o nim zapomnieli. Kolejną zapomnianą rośliną jest komoza biała, której używano w każdej miejscowości w Polsce, zwana lebiodą powszechnie, ale nie tylko, innymi nazwami także. A to jest współczesne zdjęcie z Chin, gdzie uprawia się komozę białą w międzyrzędziach kukurydzy. Sadzi się bardzo rzadko kukurydzę i tutaj się w maju przychodzi z sierpem i się ścina komozę, którą się potem suszy na zimę. I podaje w restaurację. Kolejna zapomniana polska roślina to barszcz zwyczajny, który był do XVII wieku powszechnym warzywem w Polsce. Jadali go królowie, jadali go profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy to menu, nawet profesorów zachowane, a potem użytkowanie zanikło. Ostatnia osoba, która przyrządzała staropolski barszcz z barszczu, on był zakiszany, zalewany wodą na 2-3 dni i potem on kisł, tak jak trochę kiszona kapusta smakował. Była starsza pani w miejscowości Straconka koło Bielska Białej, która do roku 1950 zakiszała barszcz na oknie w słoju. To była ostatnia osoba, a potem linia tradycji została przerwana i teraz już tylko odtwarzamy tę tradycję. Kolejna zapomniana roślina, ostrożeń łąkowy, tak nazwany powszechnie ostem rosnący na łąkach. Mamy bardzo wiele wzmianek z Małopolski, także Podkarpacia, okolic tutaj Jasła i Rzeszowa z Kraszkowej. W Kraczkowej do początku XX wieku właśnie używano ostrożnia. Na zupy, na breje różne liście zbierano, gotowane jak kapusty. Bluszczyk kurdybanek, obecnie roślina ta przeżywa renesans. Podawany w restauracjach, nawet widziałem w jakiejś pierogarni. Jeszcze cały czas nieprzerwanie był użytkowany w okolicach Andrychowa, Bielska Białej, a w innych częściach Polski zapomniany. To na Podkarpaciu był na przykład w Krośnie, powszechnie używany do połowy XX wieku, a potem o nim zupełnie zapomniano. Pachnąca roślina, niezwykle taka korzystna dla człowieka, także lecznicza. A według legendy bluszczyk kurdybanek ma takie ząbkowane liście, bo był używany jako lek na ból zębów i kiedyś świętego Piotra bolały zęby, tak go bolały, że pogryzał wszystkie kurdybanki na całym świecie. Był także przyprawą do piwa średniowieczną. Kolejna zapomniana roślina, chroniona w tej chwili, nie zbierajcie jej, to jest paprotka zwyczajna, nazywana cygańską lukrecją, dlatego że kłącza jej, ona ma takie podłużne kłącza, na drzewach czasem rośnie, mają smak lukrecji, są słodko-gorzkie. I też mamy bardzo wiele wzmianek z Karpat, a także tutaj z Kurpiów. W Karpatach nawet używano jej do słodzenia herbaty i kawy w czasie wojny, bo jest bardzo, bardzo słodka. Bardzo wiele ciekawych legend. Według legendy paprotką, nazwaną tej słodyczką, żywiły się dziwożony, dzikie kobiety leśne, brzydkie, z piersiami obwisłymi do ziemi, które porywały ładne dzieci kobietom i zamieniały na brzydkie dzieci. Bardzo się ich obawiano. I właśnie dziwożony żyły w lesie i żywiły się słodyczką. Pisze o tym Goszczyński, w kilku poematach nawet. I tak mówią legendy góralskie. Słodyczką karmiono Pana Jezusa. Jak święta rodzina uciekła z Egiptu, to według cygańskiej legendy, jak Jezus płakał, bali się, żeby ich straże nie złapały, to właśnie Matka Boska wsadziła Jezuskowi paprotkę do buzi i on przestał płakać. Także jest to roślina niezwykle ważna w kulturze góralskiej. A tutaj ciekawy list niejakiego Gutwińskiego z Dębowca koło Jasła, gdzie opisuje też pożywienie głodowe koło Jasła. I tutaj pisze na przykład: podczas głodowych lat zbierano na jarzynę powój, oset niekolący zbożowy, pszonak, to chodziło o dziką gorczycę, lebiodę, lipowe liście, kwiaty koniczu, młode pokrzyny
sity zwane siną, liście fasoli i tak dalej. Tutaj jeszcze piszę o żywokoście. I piszę także o... gdzieś to... Aha, tutaj wyżej. Kucmerkę znają powszechnie. Rośnie między zbożem, a podczas głodowych lat gotowano korzenie tej rośliny na jarzynę. Chodzi tutaj o inne zapomniane warzywo podkarpackie. To jest czyściec błotny. Tutaj mamy tą już mapę użytkowania w Polsce czyśćca błotnego. Ma takie kłącza grube, krewniak mięty. Pokrewny gatunek czyściec chiński, Stachyza finis, jest powszechnie używanym warzywem w Chinach, hodowanym w ogrodach. Nam się nigdy go nie udało domowić, nigdy nie przeszedł do kuchni takiej no, uprawnej, tylko występuje w stanie dzikim, ale zbierano go. Jeszcze w mojej miejscowości Pietrusza Wola gdzieś z lat 70. wygrzybywały z oraniny i zjadały na surowo. Bardzo smaczna roślina. Fenomenalna historia to jest historia piwa jałowcowego. Przykładu właśnie rewitalizacji dzikiej rośliny jadalnej w kuchni. To jest to piwo, jest to taki napój fermentowany, bardzo niskoalkoholowy, robiony z szyszko jagód jałowca z miodem i chmielem przez kurpiów głównie w tej chwili. To piwo było, popatrzcie, to jest mapa z lat 60. przyrządzane na terenie od Kaszów po Podlasie przez Mazowsze, dosyć znane. Natomiast potem zupełnie zapomniano tego zwyczaju, jedynie na kurpiach na wesela je przygotowywano. I pewnego razu pewna gospodyni z Kurpiów, Lomanowa Kaczyńska, przygotowała na festyn jakiś taki, gdzie przyjechali warszawiacy i im bardzo posmakowało. I zaczęły dwie czy trzy gospodynie właśnie z Kurpiów robić to piwo i zaczęli wszyscy je kupować, bardzo smakowało. No i zaczęło się od tego, że właśnie Kurpie na swoich festynach ludowych, oni słyną ze sztuki ludowej, zaczęli to piwo sprzedawać turystom. Potem zaczęli jeździć do Warszawy, do Białegostoku. Ludzie sobie zaczęli przypominać, że takie piwo w ogóle istniało. No i właśnie mój kolega Tomek Madej z Muzeum Etnograficznego Azji i Pacyfiku w Warszawie zaczął to badać i zachęciłem go, żeby właśnie szperać głębiej, żeśmy zrobili też artykuł o tym. No i potem wysłaliśmy to do druku. Recenzent okazało się, że był nim człowiek, który napisał historię alkoholu na świecie, profesor McGovern, powiedział, że w ogóle sprawa tego piwa jest dużo ciekawsza niż myślimy, dlatego że on to jest człowiek, który bada skład chemiczny osadów na naczyniach prehistorycznych. Jemu udało się odnaleźć osady takiego samego piwa, jak piwo kurpiowskie, białowcowe, sprzed kilku tysięcy lat z terenów Danii. A więc wyglądałoby na to, że tych kilka pań na Kurpiowszczyźnie przechowało oryginalny, starożytny przepis na napój taki winny z dzikich właśnie kurpie, mieli dużo pszczół, mieli miód właśnie, więc to był napój właśnie z jałowca i z miodu. Taki sam napój przyrządzano kilka tysięcy lat temu w Danii, więc być może właśnie jest to relikt, a więc bardzo często mamy tutaj do czynienia z takimi ciekawymi reliktami, których nie powinno się zapomnieć. Inna zapomniana roślina, ciemnopłon wiosenny, nazywany kiedyś sałatką albo sałatą leśną, nawet na surowo jadany w niektórych miejscowościach, choć za Siedlec, Przemyśla, powszechnie jadany na przykład na Ukrainie, w Rumunii, miejscami w Chorwacji też. Czosnek niedźwiedzi to jeszcze inna historia, to jest historia właśnie odwrotna. Kiedyś w Polsce nie jadano czosnku niedźwiedziego, jest to przykład właśnie mody, którą przejęliśmy od innych ludzi z innych krajów, czyli powszechnie jadany w częściach Ukrainy, w Austrii, a Polacy dopiero się uczą wykorzystywać te rośliny. W polskiej tradycji ludowej czosnku niedźwiedziego nie ma, ludzie go nie używają. Pałka wodna potencjalnie do wykorzystania, w wielu krajach jadana, przepyszna, a u nas się tego nie używa. Kotewka orzech wodny, bardzo rzadka w tej chwili chroniona roślina, to jest nasza krajowa, w Bolestraszyc, a to jest chińska, inny gatunek, krapa bikornis, taki większy trochę, to jest w Pekinie na targu tutaj kotewka. Ale była tradycyjnie użytkowana, pokazuję ją, bo zbierano ją tutaj nad Sanem, nawet sprzedawano w okolicach Stalowej Woli na festynach. Do lat 50. jak pisał profesor Piórecki, Nestor, senior,
koteczkę, którą chłopcy kupowali dziewczętom, przekrawali ostrym nożem i na końcu noża podawali w usta właśnie festynie. Polska jest takim krajem, i w ogóle prezentuje takie pojęcie herbofilii i herbofobii, czyli herbofilia lubienie zielska, herbofobia banie się zielska. Są kraje, gdzie ludzie lubią jeść zielone, lubią jak coś na talerzu jest zielone, jakieś liście się tam kotłują. Polacy są tacy raczej bojący się tego zielonego, coraz mniej, ale są bardziej herbofobowi. To są takie centra herbofilii, tam gdzie ludzie jedzą dużo zielonych, dzikich roślin, to jest właśnie Azja Wschodnia, Indie, Afryka, części Afryki, Meksyk, tereny śródziemnomorskie, Kaukaz i Turcja. A herbofobia, szczególnie w Amazonii, tam w ogóle nie jedzą, nawet sałaty, niczego zielonego się nie tyka. To jest mapka tego, powiedzmy, zjawiska. Tam zielone, gdzie lubią zielone. Mamy w niektórych krajach właśnie takie zupy ziołowe, nawet składające się z 50 gatunków dzikich roślin. Na przykład we Włoszech jest, tak, jest takich kilka wsi koło Wenecji. Pierwszy dzień wiosny. Wszyscy wchodzą na pola i zbierają kilkadziesiąt gatunków chwastów i roślin leśnych na zupę. My w Polsce też mieliśmy takie zupy. One miały różne nazwy, na przykład koło Rzeszowa szapaga, na Podhalu warmów, ale one były kojarzone z biedą, z przedmówkiem i zapomniano o nich. W tej chwili ludzie już o tym nie pamiętają. Na targach w niektórych krajach sprzedaje się dzikie rośliny w dużych ilościach. Tu mamy na przykład zdjęcia z Chorwacji. Pominę, żeby już nie przedłużać. Właśnie takich targów, gdzie sprzedaje się. Mamy dziki mak, mamy lepnice, mlecze i tak dalej, dzikie czosnki sprzedawane właśnie na targach. Jest to bardzo żywne. W tej części śródziemnomorskiej Chorwacji fascynujące zupełnie. Mi się udało przejść na piechotę 30 kilka wysp dalmackich, całe wybrzeże od Rijeki po Dubrownik i rozmawiać z ludźmi, naprawdę zdokumentować to. Było to fascynujące, bo te nazwy to są nazwy często słowiańskie, podobne do polskich, więc w ogóle było to ciekawe też lingwistycznie. Ostatnia rzecz, na którą pewnie mam czas tutaj, także skrócę trochę, to są Chiny. Chiny mnie też bardzo fascynują, dlatego że w Chinach jest wielka pamięć głodu. Tam w latach 59-61 był straszny, straszny głód. Zginęło 60 milionów ludzi i to się może jeszcze powtórzyć. Ja naprawdę nie chcę tego przeżyć, ale przy obecnym uzależnieniu całej cywilizacji od pszenicy, ziemniaków i kukurydzy i ryżu, jak jeden z tych składników walnie albo jak będzie jakaś katastrofa klimatyczna, to taka sytuacja z takimi szkielecikami się może powtórzyć. I osobiście radzę kilkaset konserw zakopać u siebie na działce. I ci przeżyli ludzie, którzy, autentycznie mówię, przeżyli ludzie, którzy pamiętają ten głód, którzy go przeżyli w lesie, uciekając gdzieś dzieci. Ja prowadziłem badania głównie w prowincjach Shaanxi i Gansu. Właśnie pytając ludzi, co jedzie, i pokazywali mi tam, potem szyłem te okazy. Robiliśmy takie wywiady grupowe w wioskach też. Jedną z ciekawszych roślin tam jadanych jest paproć orlica, która jest dosyć rakotwórcza, ale po pewnym przyrządzeniu nie jest taka rakotwórcza i też się robi w niej właśnie skłączy. Tutaj są kłącza makarony, młode pędy się też kisi, suszy, podaje jako warzywo. W Polsce nie używano, czy używano na kresach, tylko jest tak ośmiany. W czasie głodu w XIX wieku także robiono chleb z kłączy orlicy, tak jak w Chinach. Pióropusznik strusi, bardzo ceniony tam. To skrócę taką legendę o księżniczce, która jadła tasznik. Przez tą legendę poszukiwaniu grobu tej księżniczki pojechałem pierwszy raz do Chin w roku 2005. Także nie, z braku czasu pominę. Inna ciekawa postać związana z dzikimi roślinami w Azji to jest Milarepa, święty tybetański, który schronił się gdzieś tam w jaskini, medytował przez kilka lat i przez ten czas jadł tylko pokrzywy. I dlatego zawsze pokazuje się go z zieloną twarzą. Mi się nie udało nigdy żyć tylko na pokrzywach. To było zbyt ekstremalne dla mnie, a i nawet na tych dzikich roślinach. Natomiast rzeczywiście byli mnisi chrześcijańscy, którzy próbowali. Szczególnie w terenie Syrii był cały ruch, który się nazywał ruchem prawożerców. Był to ruch mistyczny mnichów syryjskich, którzy potrafili nawet 20 lat przeżyć tylko na surowych liściach
dzikich roślin. Także próbować warto. Dzieci z tego nie będzie, ale bo to byli ludzie tak młodzeni i bardzo, że tak powiem, męczeni chyba tą swoją dietą, ale potrafili 20 lat na takiej diecie podobno przeżyć. Tutaj różne potrawy z Chin, właśnie jakieś makarony, suszenie roślin na zimę. Tu pani, która mi opiera łodygi łopianu. Ta wiedza jest bardzo żywa. W tej, tak powiem, gminie, którą badaliśmy, na przykład w Górach Cimnik, używa się 120 gatunków dzikich warzyw. To pokazuje spektrum różnicy między Słowianami, którzy jedli po krzywej, podagrycznik od biedy i szczaw, a ludźmi, którzy jedzą 120 gatunków i wszystko znają. Także z powodu tego głodu. Po prostu, jak idą przez las, to mówią jadalne, niejadalne, jadalne, niejadalne, jadalne, niejadalne. Spotkałem na przykład ludzi, którzy przeżyli wielki głód, jedząc, ukrywając się w lesie jako 8-letnie dzieci, jedząc w kłączach kokoryczki pieczone na ogniu. Kobietę, która przeżyła wielki głód, pod wierzbą płaczącą, obdzierając ją z liści, jedząc właśnie liście wierzby płaczącej. Także no, to są ciekawe przeżycia i bardzo smutne często. To przykład informatora naszego, bardzo młody człowiek, który nam pokazał różnych roślin jadalnych. Tu menu z restauracji miejscowej, z Parku Narodowego, turystyka w Chinach polega na odwiedzaniu restauracji, gdzie jada się potrawy z miejscowych roślin i zwierząt występujących w Parku Narodowym. To jest też taki właśnie pomysł dla Parków Narodowych. Trochę Białowieski go kontynuuje, bo tam się żubry dalej serwowano w restauracjach, także można by też w kierunku roślin pójść. Tutaj kwiaty. To jest łyko wiązu, które zdzierał z drzewa człowiek, którego ojciec zrobił chleb właśnie z kory wiązu. Najbardziej ekstremalna sytuacja to jest tojak, który jest strasznie trującą rośliną. Jednym kilogramem można struć kilka wsi, a oni go jedzą. Wyrządzają go gotując 9 godzin. To jest zupa z tojaku. Ćwierć kilograma to jadu. To jest dawka śmiertelna dla kilkuset osób. Ale przed ugotowaniem. Także udało mi się zjeść dwie takie miski, przeżyć. Oczywiście ufałem tym informatorom, że to jest jadalne. Kiszone dzikie warzywa w Chinach, też w wiosce. Kiszone kaczeńce. Kaczeńce wybierają proteinę aminę trującą, ale to jest zdjęcie z Tybetu. W Tybecie kisi się kaczeńce. Jako potrawę podczas kiszenia ta protoanemonina zostaje rozłożona i jest jadalna. To są suszone orlice, suszone kwiaty czosnku, gotowane kłącza pięciornika gęsiego, też występującego u nas powszechnie, a tam podaje się go na Nowy Rok i na wesela w Tybecie. Myślę, że już ten czas mi się skończył, tak czy nie? Mam skończyć? Jeszcze nie. Dobrze. Ten zrobiliśmy wtedy z mnichami tybetańskimi. To było fascynujące przeżycie właśnie przebywanie w ich celach, i słuchanie opowieści też o jedzeniu tych roślin. To jest taka roślina, z której pozyskuje się nasiona, rdesty żyworodny, poligonów wiparów, które go jedzą. Ciekawym przykładem jest Japonia. Tam jest święto 7 wiosennych ziół, 7 stycznia, kiedy zjada się 7 gatunków dzikich warzyw, m.in. tasznik, jasnotę i gwiazdnicę, które gotuje się z ryżem, w zasadzie takiego kleiku, i odprawia się specjalne czary przed ten 7 dzień nowego roku. 7 dzikich warzyw, bierze się 7 rodzajów noży, 7 rodzajów naczyń, 7 desek i się uderza tymi nożami w te deski, i przywołuje się 7 gatunków wiosennych ptaków, tak? Liczba 7 jest bardzo ważna dla Japończyków, jak widać. Wybieram się tam, nie mogę się wybrać, to jest taki nieatrakcyjny moment na wyjazd do Japonii 7 stycznia, nie mogę się nigdy wybrać do Japonii. A to są zdjęcia sprzed tygodnia z Korei, gdzie na targu sprzedaje się korzenie łopianu. To jest korzeń łopianu, taki długi, bardzo ciężko go wykopać, tam się hoduje łopian w takich rurkach PCV po prostu. I wtedy potem się to rozwala i sprzedaje się na targach takie właśnie korzenie łopianu, czyli tych dziadów, tak, arctium, rodzaj arctium. A to jest inny przykład z Korei. Korea jest krajem, gdzie ostatnim krajem na świecie, gdzie użytkuje się żołędzie powszechnie.
Do tego stopnia, że w parkach są tabliczki. Proszę zostawić trochę żołędzi dla wiewiórek. Wynika to z tego, że oni zachowali technologię odgoryczania żołędzi. Żołędzie koreańskie są równie gorzkie jak nasze, polskie, natomiast oni je moczą przez tydzień w wodzie. Codziennie zmieniają wodę, obierają lupinę, mają specjalne maszyny do obierania żołędzi. Żołędzie nie mają glutenu, więc ta mąka żołędziowa się nie lepi, nie da się robić takiego chleba żołędziowego. Natomiast mają dużo pektyn i tworzą galaretkę. To wygląda trochę jak czekolada. I właśnie można zamiast zrobić mąkę, to zrobić taką galaretkę. To się nazywa po koreańsku dotorimuk i serwuje się w takich paseczkach jak makaron, albo w kostkach, tak jak tutaj. Albo się suszy, robi się takie żelki żołędziowe. Albo się robi naleśniki, pyszne naleśniki, bo to są żołędzie też. I w tej chwili zapotrzebowanie w Korei na żołędzie jest tak duże, że Korea sprowadza 93% żołędzi z Chin. Bo po prostu ludzie lubią smak żołędzi, tych produktów żołędziowych i Korea Południowa jest bogatym krajem i stać ich na to, żeby zbierać żołędzie w Chinach. Nawet słyszałem, że importowali z Arabii Saudyjskiej jakieś gatunki żołędzi. I wreszcie, prawie na zakończenie, Azja Południowo-Wschodnia, też Królestwo Dzikich Warzyw i bardzo wiele gatunków na targach. Miałem szczęście w tym roku prowadzić badania w Laosie, gdzie też właśnie dokumentowaliśmy rośliny tam jadane. Nie tylko rośliny, także ciekawe zwierzęta, które są spożywane. Turcja, kolejny ciekawy kraj, niezwykłe bogactwo dzikich roślin jadalnych, kilkadziesiąt gatunków roślin do zawijania gołąbków, takie placki różne nadziewane właśnie jak szpinakiem, a to różnymi dzikimi gatunkami. Też bardzo, bardzo ciekawe tradycje w Turcji są etnobotaniczne. Meksyk, kolejny kraj, gdzie się zjada duże ilości dzikich roślin, tak zwany kelites. Gruzja jest to kraj, gdzie dzikie rośliny konsumuje się głównie w postaci kulek. Kulek gotowanych, mielonych z orzechami włoskimi, ozdabianych nasionami granatu. To się nazywa pchali. Nam się w jednym małym regionie Gruzji udało zanotować też 50 kilka gatunków roślin, które się używa do pchali. Przepyszna rzecz. Także tam się kisi kwiaty kukoczki. To jest narodowa potrawa gruzińska. Nazywa się dżonjoli. To się w beczkach zbiera się na wiosnę, kisi się w beczkach, przepyszna, trochę jak kiszona kapusta. I ostatni slajd to jest wiersz, który w ogóle mi przywiódł do badań w Chinach, jak pojechałem tam pierwszy raz 14 lat temu, z takiego tomiku właśnie poezji, z poezji chińskiej. Przez ten wiersz pojechałem do Chin, właśnie o pustelniku, który jadł dzikie rośliny jadalne. Może jestem białowłosy i kościsty, lecz dobrze obeznany w codziennym przeżyciu. Jesienią ucieram górskie osty w moździerzu, wiosną suszę na słońcu pączki pnączy rozłożone na tacy, kupuję kokoryczkę od miejskiego sprzedawcy i jem wodorosty, gdy przybywa zagraniczny mnich. Lecz kto by zgadł, że mając 77 lat, wykopię staw na korzeni lotosu i orzechów kotewki. Dlatego nigdy nie jest za późno, nawet mając 77 lat, warto jeszcze się zająć dziką dietą. Dziękuję Państwu.